Taką pogodę to ja rozumiem. Dlatego mamy mały komunikat dla pani zimy. No a tak na poważnie to pakujemy się. Jutro atakę na fishing. Baterie się ładują. Chłopaki nie próżnują. A dziś mam zupełnie inny filmik dla was. Zobaczymy, czy będzie to jeden, jedyny, epizodyczny i więcej się takie nie pojawią. Czy być może będzie popyt z waszej strony na tego typu filmy. W każdym razie, nie przedłużając, puśćmy jakiś zegar, bo tak jak obiecałem w tytule, 2 minuty. Pum! Montowanie zestawu zaczynamy od przycięcia 30-centymetrowego kawałka dowolnej plecionki w miękkiej otulinie. Następnie odmierzamy 10 cm i zawiązujemy dużą pętlę, najlepiej przy użyciu węzła ósemkowego. Korzystając z haczyka typu czot, przewlekamy zawiązaną pętlę przez oczko od wewnętrznej strony i nakładamy na jej koniec mikrokrętlik lub mały ring. W dalszej części pętlę nakładamy przez grot haczyka, tak jak na filmie. Na przeciwnym końcu plecionki, po założeniu gumki antysplątaniowej, również zawiązujemy pętlę. Na tym etapie zestaw zaciskamy i przycinamy nadmiar plecionki przy węzłach. W zasadzie brakuje tylko kulki, którą montujemy do krętlika lub kółka przy użyciu delikatnej plecionki czy tak zwanej nici do kulek. Na koniec należy pamiętać, by delikatnie zdjąć kawałek otuliny poniżej pętli przy haczyku i dociążyć go. Szczególnie zalecane jest to w przypadku montowania zestawu z pop-upem. I to już koniec. W komentarzach pod filmem liczę na jakieś obiektywne rady co do tego typu tematyki zamieszczanej na kanale. Jeśli się nie podobało, no to pozostaję przy tym, co dotychczas robiłem. A jeśli uważacie, że to w ogóle ma sens i chcielibyście tego więcej, patentów z mojej strony, chociaż jaki to patent, nie jest mój patent, ten hak istnieje, ten węzeł istnieje, ten zestaw istnieje od zawsze, tylko że po prostu w mojej opinii jest nieco niedowartościowany. Wracając do sedna, dajcie znać, czy mam robić więcej tego typu filmów. Łapa w dół, albo w górę, albo bardziej komentarz, czy więcej. I jeśli tak, to co może byście chcieli na tym kanale zobaczyć, bo mi dynia eksploduje od pomysłów, także po prostu muszę sprawdzić, co spotyka się z zainteresowaniem z waszej strony. Dlatego od czasu do czasu myślę, że oprócz zasiadek, których i tak na pewno będzie multum w tym roku, chcę wrzucić coś o innej tematyce. Kanał powinien być, tak mi się wydaje, uniwersalny, co nie? Dlatego komentarz i do zobaczenia nad wodą.